Cześć, witam Was ponownie na kanale Kajak Klocki. Dzisiaj ułożymy sobie mobilny domek z Lego Friends. Jest to nowa odsłona Friendsów i wreszcie pojawiła się na moim kanale. Numer katalogowy tego zestawu to 41735, liczba elementów 785, cena katalogowa to 300 zł bez grosza. Ja właśnie tyle dałam za ten zestaw, ale myślę, że na przykład na Alto można go kupić taniej, ja widziałam po 210 zł, więc myślę, że to jest fajna cena, jak za tyle elementów. Rok wydania tego zestawu to 2023, kategoria wiekowa 8+. Zestaw zawiera 3 mini laleczki, Pelsley, Lian i Leo. Dostajemy też tutaj mnóstwo zwierzątek, jak widzicie, jakiegoś kotka, jakąś jaszczurkę, gekona, jeszcze nie wiem. Tutaj mamy króliczka. No i wiewiórkę. Na pewno dużym plusem tego zestawu jest to, że wreszcie dostajemy domek. Nie w takiej przekrojonej formie, jak to zwykle bywa w Friendsach, tylko zabudowany z dwóch stron. I na dodatek mamy możliwość otworzenia tego domku. Myślę, że zestaw będzie bardzo bawialny. Spójrzcie, tutaj mamy jakieś niewielkie autko, które ciągnie właśnie mobilny domek. Jest tu też trochę zieleni dodane, jakieś ognisko, gdzie laleczki mogą sobie pośpiewać piosenki. Spójrzmy jeszcze, co mamy na odwrocie opakowania. Opakowanie jest naprawdę spore. Już Wam to pokażę. Mamy tu przedstawione fajne scenki z życia w kamperze. Jak to bywa w karawaningu, można sobie zjeść właśnie pyszne śniadanie na polu, przygotować ognisko, na którym usmażymy sobie kiełbaski, tutaj widzę. No i przekrój tego domu prezentuje się bardzo zacnie. Widzę tutaj toaletę, tu dwie sypialnie, jest i kuchnia, więc wszystko, co w takim domku powinno się znaleźć, znajdziemy tutaj. Ja już się nie mogę doczekać, jak otworzę ten zestaw, więc biorę nożyk i zaglądamy, co jest w środku. Niemal 800 klocków, więc sporo tego pewnie będzie. Fajnie, że pudełko już było troszkę opuszczone. Sorry za dźwięki, ale no nie mam jak inaczej tego otworzyć. Wysypmy zawartość. Spójrzcie, ile tego tutaj mamy. Obniżę Wam kamerę, żebyście widzieli lepiej. Tak się to prezentuje. Odstawię pudełko i zobaczymy, ile mamy woreczków. Oj, naprawdę jest tu duży problem. Jest tego sporo. Woreczek numer 1, numer 6 i myślę, że to będzie największa liczba. Numer 3, 5 i 4. Także dostajemy 6 woreczków. I dwie instrukcje. Z pierwszej instrukcji zobaczmy, co sobie będziemy tutaj budować. Czyli w pierwszej instrukcji zbudujemy sobie samochód oraz ten kawałek zieleni, a w drugiej pewnie ten mobilny domek. To jest też fajnie, ponieważ gdy przyjdą do nas przyjaciele, możemy się podzielić i każdy z nas może układać jedną część zestawu. To co? Idziemy budować. Zapraszam na Speed Build. Thank you.
Zestaw gotowy. Zajęło mi to trochę czasu, żeby go zbudować, ale prezentuje się zacnie. Zanim jednak przejdziemy do omawiania zestawu, chciałabym Wam przekazać kilka ciekawych informacji. W styczniu 2003 roku seria LEGO Friends pojawiła się w całkiem nowej odsłonie. Chodzi tu nie tylko o to, że zmieniła się grafika samego napisu Friends, jak już pewnie zauważyliście, ale również o to, że pojawiły się nowe postacie z nowymi przygodami. Zmiany te od razu wyczułam podczas budowania tego setu. Już w samej instrukcji nowe mini laleczki są przedstawione w taki sposób, abyśmy mogli poznać ich zainteresowania, pasje, umiejętności i ulubione zwierzątka. I tak, Paisley interesuje się muzyką, a jej zwierzątkiem jest ten uroczy króliczek. Mini laleczka w tym zestawie dostaje też fajny odlew nóżek, spodni w takim modnym teraz stylu, jak widzicie. Z kolei Lian uwielbia malować, jeździć na deskorolce, a jej zwierzątko to ta malutka, urocza salamandra o imieniu Popcorn. Leo interesuje piłka nożna, surfing, a jego pasją jest gotowanie. Jego zwierzak to kotek o imieniu Churro i swoją drogą bardzo ciekawy odlew. Myślę, że niejednemu fanu LEGO się spodoba ten kotek. Informacje o nowych bohaterach LEGO są przedstawione właśnie w instrukcji. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Myślę, że LEGO miało fajny pomysł, żeby tak to zaprezentować. Jak widzimy, seria LEGO Friends zrobiła duży krok do przodu. Widać to w postaciach, w nowej kolorystyce i nawet w technice budowania tego zestawu. I przejdźmy już może do samego zestawu. Jak widzimy, zestaw jest bardzo bawialny. Pokazuje dzieciom, jak ciekawie można spędzić czas na świeżym powietrzu, w naturze i w otoczeniu swoich przyjaciół. W zestawie znajdziemy świetny samochód. Spróbuję go teraz wypiąć. Już Wam pokazuję z bliska. W samochodzie znalazły się trzy miejsca siedzące. Jest on solidnie zbudowany, brak jest tutaj prześwitów, także na pewno to jest duży plus. I mamy łatwy dostęp do jego wnętrza. Otwórzmy sobie to. Tak się to prezentuje. Są tutaj trzy miejsca siedzące. Z tej strony mamy drzwi, żeby można było włożyć czy to mini laleczkę, czy któreś ze zwierzątek. Ciekawym elementem jest również rejestracja tego samochodu, która nawiązuje do klimatu całego zestawu. Obecnie jest duży boom, jeśli chodzi o karawaning, czy też mobilny sposób życia w zgodzie z naturą. I tu dostajemy świetnie wyposażony domek. Już zobaczymy, co jest w środku. Dajcie mi chwilę. Tutaj oczywiście jakiś serek, jakiś soczek. Zamkniemy to sobie tak trochę i otwórzmy całą przyczepę. Czy też ten mobilny domek, mi to bardziej przyczepę kampingową przypomina. Tutaj mamy zbiornik na wodę, toaleta, w której znalazła się umywalka oraz nawet jest miejsce na ręcznik. Jakiś mały przedpokój. U góry znajdziemy sypialnię, ale to już widzieliście podczas budowania. No i lodówka, bardzo podoba mi się ten element i małe drzwiczki. Jest też piekarnik z jakąś płytą, szuflady, miejsce na przechowywanie jedzenia. Szkoda, że tutaj nie dorzucono jakichś sztućców, bo myślę, że nie byłby to drogi element, a jednak na wyposażeniu takiego domku powinien się on znaleźć. Mamy miejsce dla pupili oczywiście, w tym miejscu jakieś poidełko z wodą, tutaj przekąski dla kotka, super się to prezentuje. No i oczywiście, że ten domek jest taki eko, to od razu widać, ponieważ zamontowano na dachu panele słoneczne. A co mamy na zewnątrz budynku? Mamy jakiś numer tego domku. Super, że mamy drzwiczki, przez które zwierzaki mogą sobie wychodzić. Mamy też skrzynkę na listy, jakąś budkę dla ptaków. Mnóstwo ciekawych elementów. Super, że ten domek jest właśnie taki składany, że dostajemy te dwa elementy.
No i fajnie, że również pojawiły się tutaj okna dachowe. No i dużo, dużo zieleni, jak widzicie. Odłóżmy sobie zatem domek i myślę, że jeszcze na koniec omówimy sobie fragment zieleni. Mamy tutaj fragment lasu, czy też taką zachętę dla nas, żebyśmy sobie ten las zbudowali. Jest jakaś polana. Na polanie mini laleczki zrobiły sobie ognisko. Dostajemy tu dużo elementów takich z nadrukami. To na pewno nam się przyda do naszych konstrukcji. Przyjaciele mogą sobie nad ogniskiem upiec jakieś kiełbaski, a przy ognisku spędzą wspólnie świetnie czas, grając na gitarze i śpiewając piosenki. Swoją drogą fajna gitara. Jeszcze takiej w mojej kolekcji nie posiadam, także bardzo się z tego cieszę. Coś mi się tutaj rozwaliło. A, jajko sadzone, no tak. Tylko nie wiem, jaki to był pomysł, żeby robić jajko sadzone na ognisku, chociaż może w sumie da się. Pewnie, że się da. Załóżmy daszek na samochód. I myślę, że pora na podsumowanie, bo ten odcinek i tak jest już tak strasznie długi, ale nie chciałam go dzielić na dwa. Jak widzimy, seria Lego Friends przeszła metamorfozę, została odświeżona i myślę, że wyszło to fenomenalnie. Moja ocena tego zestawu to oczywiście 10 na 10, a po jego budowie nie mogę się doczekać, kiedy otworzę kolejny zestaw z nowej serii i trzymam kciuki, żeby każdy kolejny zestaw utrzymywał ten wysoki poziom. Wycieczkę na kemping uważam za naprawdę udaną. A co Wy myślicie o nowej odsłonie Friendsów? Piszcie koniecznie w komentarzach. Nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji kanału. A my widzimy się już za tydzień, w niedzielę. Może będzie to pora na serię Lego City? Zobaczymy. Serdecznie zapraszam. To do zobaczenia. Pa!